Nadchodzi ozusowanie wszystkich możliwych umów w Polsce. Dlaczego? Rząd tłumaczy to potrzebą zrealizowania wymogów, które nakłada na nas Unia oczywiście, w ramach KPO. Co to znaczy tak naprawdę dla zwykłego obywatela? To znaczy tyle, że państwo dostało pieniądze, które rozpieprzy w możliwie jak najkrótszym czasie, po czym, aby te pieniądze wciąż dostawać, musi zrealizować cele unijne, które narzuca na Polskę Unia Europejska, a tak naprawdę konsekwencje tego wszystkiego poniesie zwykły obywatel, czyli ty, mój drogi podatniku. I to jest największe zagrożenie, ale jak się przed nim bronić? Najprostszą metodą jest tak naprawdę pójście w kierunku własnej działalności, bo jeśli mówimy o osobach, które pracują i to w różnych miejscach i dzięki temu, że mają minimalne wynagrodzenie, od kolejnych umów nie płacą składek, to najlepszą metodą, niestety, na dzień dzisiejszy jest już założenie nie działalności zwykłej gospodarczej, tylko spółki z o.o. I wbrew pozorom spółka z o.o. nie jest dla wielkich przedsiębiorców, nie jest dla nie wiadomo kogo. Spółka z o.o. to jest wbrew pozorom bardzo proste narzędzie, które dzięki temu, że spółka posiada osobowość prawną, zabezpiecza osobę, która jest właścicielem spółki z o.o. Wymaga to dwóch wspólników. W tym wypadku można wziąć na wspólnika kogokolwiek, komu się na tyle ufa, że nie będzie z nim po prostu problemów. I wspólnik, który będzie miał, powiedzmy, 9%, co wystarczy w zupełności na to, by udział nie był uznawany za fikcyjny, choć i tak Sąd Najwyższy chyba wypowiedział się już w tej kwestii, że nie ma czegoś takiego jak udział prawie iluzoryczny, wobec czego możemy stwierdzić, że udział 9% na pewno wystarczy. Wówczas z założoną spółką z o.o. możemy bezpiecznie prowadzić biznes. Jaki to jest koszt? Jeśli porównamy sobie koszty, które musimy ponosić na umowie zlecenia, nawet od obecnej minimalnej stawki, czyli 4300 zł brutto, to wiemy, że sytuacja jest niezbyt ciekawa, ponieważ prawie na dzień dzisiejszy, jeśli mówimy o pierwszej umowie zlecenia, to prawie 20% i tak musi dopłacić do tego pracodawca, więc niemalże jest to umowa o pracę. Z tym, że oczywiście podlegamy pod kodeks cywilny, nie pod kodeks pracy i dodatkowo jest jedno obostrzenie, że mamy prawo do tego, żeby wybrać, czy chcemy być na chorobowym, czy nie. Ale poza tym to jest praktycznie umowa o pracę w tym obecnym kształcie. I oczywiście do stanu obecnego, przynajmniej na razie, zostało to jeszcze nie wprowadzone. Kolejne umowy zlecenia już nie są ozusowane. Dzięki temu osoba, która pracuje w ten sposób, nie ma obciążeń składkowych tak dużych, no ale jak widzicie, to się ma zmienić. Wobec czego, jeśli naprawdę pracujecie na kilku umowach zlecenia, to jeśli będą ozusowane wszystkie te umowy i załóżmy mielibyście, powiedzmy, 10 tysięcy brutto zarabiali, to te pozostałe 6 tysięcy zostanie ozusowane. No i wówczas mamy no ponad 2 tysiące złotych, 2,5 tysiąca złotych około, płacone na sam ZUS. Więc no to jest prawie 30 tysięcy, jeśli chodzi o koszty, jakie się ponosi. Z samego tylko tytułu ZUS. A przypominając, że pracodawca jeszcze dopłaca te niecałe 20% w tym wypadku, to jemu się nie opłaca po prostu zatrudniać osoby, która nagle jest tak jak na umowie o pracę. Albo inaczej. Moglibyście dużo ugrać, czyli te 20%, które i tak płaci wasz pracodawca, moglibyście na umowie o świadczenie usług zawarte ze spółką swoją bezproblemowo zawrzeć umowę o świadczenie usług z tym byłym pracodawcą, a raczej zleceniodawcą. I ten zleceniodawca będzie wam płacił o 20% więcej, więc mamy kolejne benefity, tak? Czyli zamiast zarabiać 10 tysięcy brutto, zarabiacie 12 tysięcy. I uwaga, jeśli chodzi o spółkę z o.o.,
nie musicie płacić składek w ZUS, a przynajmniej składek społecznych. Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, jest to 9%, ale są metody na to, by nie płacić składek ZUS do 200 tysięcy w ogóle. Czyli na przykład najprostsza metoda to zawarcie w umowie spółki z o.o. zapisu, który mówi o tym, że wspólnicy są zobowiązani do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. I te powtarzające się świadczenia niepieniężne uprawniają Was do tego, by w ramach kodeksu spółek handlowych otrzymywać wynagrodzenie jako wspólnik. Dlaczego jest ten limit 200 tysięcy złotych? Ponieważ 200 tysięcy złotych to jest limit, od którego trzeba stać się VAT-owcem, czyli zarejestrować się do podatku VAT. I w związku z tym, aby uniknąć tej rejestracji, nie można przekroczyć tego limitu, ponieważ co do zasady otrzymywane wynagrodzenie w świetle przepisów jest uznawane w ustawie o VAT jako świadczenie usług, a wobec tego podlega pod ustawę o VAT, a w związku z tym, jak podlega pod ustawę o VAT, to dotyczy takiej zwykłej działalności limit VAT, czyli dopóki łapiemy się na zwolnienie tak zwane podmiotowe, czyli ze względu na niskie obroty, możemy skorzystać z tego uprawnienia i do 200 tysięcy złotych w skali roku możemy wypłacać sobie wynagrodzenie. I ono wtedy jest nieozusowane i jest opodatkowane na skali podatkowej. A to znaczy, że do tych 120 tysięcy jesteśmy na pierwszym poziomie, czyli na stawce 12% podatku, no i nie mamy ZUS-u. Czyli w obecnym stanie mamy sytuację taką, że żeby spółka funkcjonowała, potrzebujemy księgowej albo księgowego i to będzie kosztowało około 6, 7, 8, w zależności ile będziemy mieli dokumentów, do 20-30 z reguły jest to 6-7 tysięcy w skali całego roku za prowadzenie księgowości. Czyli tak naprawdę realnie zarabiacie na tym praktycznie 20, 22, 25, w zależności ile byście zarabiali na waszych umowach zlecenia łącznie. I to dotyczy niestety podobno również umowy o dzieło. Wobec czego umowa o dzieło i umowa o zlecenie praktycznie może przestać istnieć. Nie wiemy, czy już w przyszłym roku, czy może nawet w tym roku. Tego jeszcze nie wiadomo, bo prace na razie trwają. I warto byłoby się zastanowić nad założeniem spółki. Bo spółka wbrew pozorom jest prosta, naprawdę prosta. Jeśli dodatkowo mielibyście zabezpieczenie w postaci odłożonych na przykład 10 tysięcy na ewentualną upadłość, bo wiem, że przy zakładaniu działalności nikt nie myśli, że upadnie, ale warto pomyśleć o tym, żeby się zabezpieczyć, czyli żeby stworzyć po prostu zwyczajną rezerwę na potencjalną upadłość, którą będziecie trzymali i w razie, jeśli wystąpi przesłanka o upadłości, czyli przez 3 miesiące nie będziecie w stanie regulować waszych zobowiązań, bo to jest najczęstsza przyczyna upadłości, to wystarczy, że po tych 3 miesiącach macie 30 dni, zgłaszacie w ciągu tych 30 dni upadłość do KRS-u, czyli Krajowego Rejestru Sądowego i macie prawo do tego, żeby być zwolnionym całkowicie z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Więc w tym wypadku nie ma absolutnie żadnego powodu, byście musieli się obawiać o to. W wypadku, gdy macie te 10 tysięcy mniej więcej, bo mniej więcej tyle będzie kosztowało, bo 1000 zł opłata sądowa plus wysokość średniego wynagrodzenia, które jest zabezpieczane na poczet przeprowadzenia postępowania upadłościowego. I w ten sposób jesteście zabezpieczeni. Macie co najmniej 20-20 parę tysięcy do przodu z tytułu samego ZUS-u, którego nie musicie już w ogóle płacić. Możecie w ramach waszej działalności, zwykłej działalności spółki z o.o., sobie wypłacać, jeśli macie tych dwóch wspólników, czyli jesteście wy plus jedna osoba, z rodziny, przyjaciół, ktokolwiek, komu naprawdę ufacie, ale to musi być naprawdę ktoś sprawdzony. I wówczas nie ma obowiązku odprowadzania w ogóle ZUS, ani składki zdrowotnej, ani składki społecznej, jeśli oczywiście będziecie mieli zawarte w umowie spółki zobowiązanie do powtarzających się świadczeń niepieniężnych. I wtedy macie, do tych 200 tysięcy macie spokój, a dodatkowo jeśli chcecie mieć ubezpieczenie, żeby po prostu być ubezpieczonym, wystarczy, że zawrzecie umowę ze sobą samym na powtarzające się, na to, żeby poza tymi powtarzającymi się świadczeniami niepieniężnymi dla wspólnika mieć umowę
zlecenia. Uwaga, uwaga, dokładnie. Na przykład 250 zł w skali miesiąca. Na odbieranie listów oraz inne czynności, które są zwyczajowo wykonywane w spółce z o.o. I tutaj Urząd Skarbowy ani ZUS nie będą się czepiali, ponieważ jeśli to będzie na konkretną usługę, czyli na właśnie odbieranie poczty i korespondencji, sprawdzanie poczty, i to będzie z góry ustalone, że nie godzinowo, tylko 250 w skali miesiąca za usługę obsługi poczty, czy to elektronicznej, czy również tej zwykłej fizycznej, wówczas Urząd Skarbowy ani ZUS nie ma z tym problemu, wy jesteście ubezpieczeni i to od bardzo niskiej kwoty. Wobec czego nie ma absolutnie żadnego problemu, aby w ten sposób zorganizować sobie biznes. Bo realnie patrząc, jeśli faktycznie pracujecie na zlecenie i macie tych zleceń kilka, to warto się nad tym zastanowić, bo koszt założenia spółki to jest 350 zł, jeśli mówimy o systemie S24. Jeśli byście robili to przez kogoś, czyli ktoś by wam zakładał, no to zakładamy, że to jest kilkaset, około 1000-1200 zł. Czyli w mniej więcej 1500 zł zmieścicie się bez problemu, razem już z opłatą i wszystkimi do rejestracji, do założenia spółki. To trwa kilka dni przez internet, macie założoną spółkę i możecie praktycznie w ciągu tygodnia już wystawiać faktury bądź rachunki, w zależności czy będziecie chcieli być VAT-owcami, czy nie. Oczywiście możecie też wystawiać faktury bez VAT-u, ale to musicie zgłosić się do VAT-R. I potem jak zgłosicie się do VAT-R, macie prawo do tego, żeby wystawiać fakturę, nie rachunek, ale to będzie faktura nie VAT-owa, bo będziecie korzystali ze zwolnienia podmiotowego. No chyba, że prowadzicie taki typ działalności, który nie pozwala na to, by być zwolnionym podmiotowo z VAT. Ale raczej w tym wypadku większości z Was nie dotyczyłoby Was to, że nie macie prawa do podmiotowego zwolnienia, ponieważ dość specyficzne typy działalności są, podlegają pod brak zwolnienia podmiotowego, jeśli chodzi o ustawę o VAT. Wobec czego warto się nad tym zastanowić, tym bardziej, że ewidentnie państwo robi wszystko, żeby po prostu zlikwidować umowę o dzieło jako takie i umowy zlecenia. I dąży do tego bardzo skrupulatnie. Dlaczego? Ponieważ fakt, że w Polsce można w ten sposób zatrudniać osoby, jest zwyczajnie bardziej konkurencyjny względem tego, co jest w Unii. A to powoduje, że obywatele mają więcej pieniędzy w kieszeni, co z perspektywy unijnej stanowi zagrożenie dla ich gospodarek, ponieważ potencjalny rozwój społeczeństwa polskiego jest zagrożeniem dla pozostałych krajów zachodnich, które przez to, że mają tak skostniałe i tak rygorystyczne prawo, spowalnia ich rozwój, innowacyjność gospodarek i to, że są bogatymi krajami, nie zmienia faktu, że ich mały wzrost gospodarczy wynika właśnie z tego, że nieustannie biurokratyzują się coraz bardziej i przez brak rozwoju nie mają perspektyw na zwiększanie swoich dochodów. I ten delikatny wzrost, który mają, tak naprawdę oznacza, że stoją praktycznie w miejscu. I mimo, że się wciąż bogacą bardzo wolno, to bogactwo stopniowo ucieka przez sam fakt tego, jak prowadzą swoją politykę i jakie prawo uchwalają. Mam nadzieję, że Wam nieco to pomoże i nieco rozjaśni sytuację, jaka obecnie panuje wokół tych umów zlecenia i umów o dzieło. I mam nadzieję, że dzięki temu będziecie mieli szansę na to, by zaoszczędzić trochę pieniędzy, by trochę rozwinąć swój biznes. I przypominam, że nawet jeśli po jakimś czasie stwierdzilibyście, że Wasz biznes nie wyszedł, albo że już nie macie ochoty prowadzić tego w sposób taki, jaki prowadzicie, czyli za pomocą własnej działalności, tylko chcecie pracować u kogoś, spoko, super. Ale możecie nawet sprzedać spółkę, bo jeśli spółka będzie miała przychody odpowiednie, będzie dobrze prowadzona, będzie prawidłowo rozliczana, to nawet jeśli będzie miała te 150, 100, czy niecałe 200 tysięcy przychodów w skali całego roku, to jest, wiadomo, mikrospółka, ale ktoś może ją chcieć od Was odkupić. Ze względu na to, że jeśli nie będzie zadłużona, nie będzie miała żadnych zobowiązań, to będziecie mogli je sprzedać
nawet z zyskiem. Sam fakt, że nie chcecie już prowadzić działalności, sprzedajcie spółkę. Nic prostszego. Tylko warunek jest jeden. Musicie ją dobrze prowadzić, żeby nie było przesłanek o upadłości. Jeśli sprzedajecie czystą spółkę, która jest prowadzona tak, jak należy, nie ma problemu. Sprzedajecie ją i już nie jesteście prezesami, nie jesteście udziałowcami. Możecie w spokoju zająć się tym, co chcecie, a dodatkowo zarobicie na tym fakcie, że prowadziliście tak, jak należy sprawy spółki. I to może być różna kwota. To może być 10-15 tysięcy. Oczywiście, jeśli rozwiniecie swój biznes na tyle, to stawki są dużo wyższe. Ale niektórzy, zdarza się, chcą czasami kupić gotową spółkę, bo na przykład mają pomysł biznesowy jakiś, który wymaga finansowania zewnętrznego, a jeśli spółka ma już historię, na przykład wy mieliście jakieś finansowanie typu leasing i je spłacaliście w terminie, zamknęliście leasing, w sensie spłaciliście cały leasing operacyjny, jesteście czyści, macie historię, to taka spółka jak najbardziej może się komuś jeszcze przydać. Więc wasza skrupulatność i wasza dbałość o szczegóły może przyczynić się do tego, że będziecie mieli możliwość sprzedania owoców waszej pracy, dosłownie. Jeśli byłyby jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.